Chcecie bajki? Oto bajka. Grasowała kiedyś szajka. Gang nikczemny i pazerny, choć złożony z osób miernych. Za górami, za lasami siedział szef z rozbójnikami. A chodziło tylko o to, żeby ukraść całe złoto. Zapytacie, czyje złoto? Po co złoto sukienkotom? Nasze złoto. Twoje, moje, chcą zagarnąć z szajki gnoje. Jak nazywa się szef szajki? Główna postać naszej bajki? Donald, takie jego imię, rządzi twardo w tej krainie. Każe nam podatki płacić, żeby szybko się wzbogacić. Chociaż twierdzi, że to złoto jest potrzebne tylko po to, żeby smoka złego zgładzić i krainę naszą zbawić. Bo w krainie oprócz szajki jest też smok z sąsiedniej bajki. Smok kryzysem w mediach zwany. Co przyleciał od Obamy, ciągle zwiększa bezrobocie i mądremu, i idiocie każe dziś zaciskać pasa, bo liczy się tylko kasa. Ja pokonam tego smoka, mówi Donald, ta miernota. Dajcie złoto, skurczyzyny, to wypędzę go z krainy. A więc dają policjanci i strażacy, ministranci, daje pan i daje pani, byle tylko smoka zranić. Ale co to? Co się stało? Kryzysowi ciągle mało? Im więcej smokowi płacimy, tym więcej ta bestia ma siły. Może więc znaleźć rycerza, co w końcu zabije zwierza. Ja smoka zbiję okrutnie, a potem głowę mu utnę. To woła głos znad podłogi. To Jarek, krasnolud srogi. Dajcie mi tylko władzę, a w dupę mu miecz mój wsadzę. Musicie też wiedzieć, drodzy widzowie, że Jarek i Donald to starzy wrogowie. Tyle złej krwi między nimi płynie, że nie ma spokoju w bajkowej krainie. Zabiłeś mi brata, woła Jarek srogo, a ty jesteś brzydki i masz problem z głową. I tak to leci, te kłótnie, te krzyki, ciągłe kuksańce i ciągłe przytyki. Tłuką się po łbach dwa rycerzyki. A smok wydaje wciąż groźne ryki. W końcu naród chce zmian w bajce. Teraz Jarek rządzi w szajce. Zaraz wszystko się naprawi. Zaraz wszystkich Jarek zbawi. Wszyscy znów będą bogaci. Każdy kupi 5 par gaci. Skarpetki i klapki Kubota. Ucieszyła się hołota. Ale jak to? Smok wciąż rośnie, Jarek patrzy tak radośnie i nie stara się powstrzymać tego smoka, skurczysyna? Przecież miało być tak pięknie, a Jarkowi faja mięknie? On obiecał smoka zgładzić, a interes z nim prowadzi? Teraz Jarek złoto zbiera, w każdym z nas znalazł frajera. To był wszystko blef, oszustwo, by zapełnić kasę pustą. Smok to oswojone zwierzę. Ten, kto więcej głosów zbierze, będzie straszył nim krainę. A Polacy? Już w Londynie.